Bowiem papież Franciszek ogłosił nam rok miłosierdzia. Będziemy za niedługo przeżywać za kilka miesięcy 1050. rocznicę chrztu w Polsce. 14 kwietnia główne obchody, 3 maja piękne obchody na Jasnej Górze. To wszystko jest bardzo ważne w kontekście Bożego Narodzenia, bo gdyby Chrystus się nie narodził, nie byłoby nas tutaj. Jako ludzi wierzących, chrześcijan, nie byłoby krzyża przy kopalni Wujek. Ale Chrystus się narodził i każdy to musi przyjąć, wierzący czy niewierzący. 2015 rok powoli mija od narodzenia Chrystusa. I powtórzę może tak krótko słowa Adama Wieszcza, który mówił: znamy dobrze, ale chodzi o to, żeby to zrealizowało się w naszym życiu. Chrystus narodził się w betlejemskim żłobie, to prawda. Ale biada człowiecze, jeżeli nie narodzi się w Tobie. Moi kochani, ja wszystkim życzę, aby Chrystus, nowonarodzony Zbawiciel, narodził się w sercu każdego z Was. Ale przede wszystkim, byśmy zasiedli przy stole wigilijnym, pojednani w tym roku miłosierdzia, tym bardziej o to woła papież Franciszek. Pojednani ze sobą. Pojednani. O każdym miłosierdzie. Będzie to dzisiaj za chwilę możliwe przez łamanie się okładkiem. Połamiemy się okładkiem, będziemy sobie składać życzenia, a jednocześnie przekazywać sobie ten znak pokoju, pojednania, przebaczenia. Jak się arcybiskup wołał w kościele na początku, w tym kalendarzu, że o tą istotę, o to pojednanie, papież Franciszek dzisiaj też zwrócił się do Polaków. Wszystkim panu Stanisławowi Płatkowi, Krzysztofowi Pruszczykowi, im dwom, bo na nich zawsze to wszystko się głównie spoczywa. Bóg zapłać wam za to. Wspiera ich oczywiście. Bóg zapłać, że pan przewodniczący też tu jest z regionu z nami. Pan Kolosz, Bóg zapłać panu i za to wsparcie. Bóg zapłać kopalni Wujek. Bez tego gospodarza, bez ich pomocy też by tego nie było. Widzę mi pana dyrektora Jambora Jarka. Bóg zapłać za udział kopalni Wujek w tych przygotowaniach. Zawsze można polegać na kopalni Wujek. Serdecznie Bóg zapłać. Bo widzimy, nie wszyscy z nami wytrwają do końca, do tego domu kultury nie wszyscy dojdą, ale pan prezydent naszego kochanego miasta jest z nami. Bóg zapłać panu prezydentowi naszego miasta. Wszyscy, którzy tu przyszli, Bóg zapłać wam i życzę wam wszelkiego Bożego błogosławieństwa. Módlmy się o to Boże błogosławieństwo dla tych wszystkich, którzy to zorganizowali. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. W tym roku, szczególnie przy tym stole wigilijnym, pamiętamy o lekarzach, o pielęgniarkach, którzy ufundowali tablicę, którzy pomagali wtedy i pomagają nam wszystkim. Bez lekarzy trudno sobie wyobrazić naszego życia. Oby zawsze pomoc płynęła do nas. Obyśmy jak najmniej korzystali z niej, musieli z niej korzystać. I kolejki krótsze. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. I za wszystkich zmarłych, których zabraknie przy tym stole wigilijnym, zmarłych górników poległych w 1981 roku, ale i zmarłych z naszych rodzin, w tym roku szczególnie, bo na pewno w jednej rodzinie kogoś zabraknie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Witam wszystkich, którzy przybyli do nas prawie że z całego kraju, ale również i z zagranicy, z Niemiec i ze Stanów Zjednoczonych. Witam Was serdecznie na tysiąckiej ziemi i macie okazję dzisiaj jednoczyć się przy tym
przed wigilijnym stołem możecie się połamać opłatkiem ze znanymi i nieznanymi. Także życzę